Piąta edycja największej w Polsce drużynowej czasówki dla amatorów. 48 drużyn pięcioosobowych, 100 km, a więc ten klasyczny dystans jazdy drużynowej na czas. No kiedyś się rozgrywano właśnie te czasówki i Polacy byli w tym specjalistami. Świata Igrzysk Olimpijskich. No a teraz dla amatorów. No a w tych 48 drużynach 7 ekip w kategorii super senior, a więc drużyny powyżej 50 lat. A więc Amber Road w Gostyniu już jutro. Piąta edycja drużynowej czasówki. Serdecznie zapraszamy. Jakub Jamarzak, Wojciech, drużyna wyjazdu na czas amatorski oraz ja może będę przedstawiał zawodników, oni podniosą rękę, żeby... I proszę Państwa, 15 sekund, 3, 2, 1 i start! Wielki, wielki brak, kontrol bez powinna wreszcie, czyli Kuba Jamarzak, Wojciech Jamarzak, Wojciech Jamarzak, Wojciech Jamarzak, poszły Wojtek Szydł, Maciej Jakubczak, Patryk Kaszczak, Padalicza 3.15, sąsiedzi zamieszki. 5, 3, 2, 1 i panowie, zapraszamy Stowarzyszenie Marszałka Króla, ruszyli na skalę. Mimo, że Państwa, już za chwilę zespół z samej nazwy, Ambit Racing Team Leszno. Mimo, że Państwa, ta drużyna ma nazwę dosyć, powiedziałbym, przewrotną. Trzeba ich jeszcze bardziej przywitać, myślę, drużyna kolarska. Byle dojechać Leszno, byle dojechać Leszno. Zdzisław Kępa jest z nami dzisiaj. Mateusz Sząszcza jest z nami. Mateusz. Łukasz Michalski. No jeszcze raz wiem, kiedy zaczynał łatwa marka, to nie bardzo wcześnie. Ale 2, 1 i start! No i to jest Master Bike Team Wielkopolski Rakonice. Master Bike Team Wielkopolski Rakonice w składzie Tomasz Kołonek. I startujemy. No i teraz debiutanci z bardzo ciekawym zespołu. Proszę Państwa, kolejne szerszenie, co widać po skorach, co widać. Mnozomiania! Jest Irek. No i Wojciech Kocik. Przyjaciół sobie najbliżej. Proszę Państwa, 43, ktoś się powiedział, czyli naprawdę bardzo dla nich sprawa, bo to są gospodarze, zobaczymy, być może Pan jeszcze nie powiedzieć, jakie miejsce sobie życzę. Trener, koordynator, tak? Ale zgadłem się. Fan tygłów kolarstwa będzie o tym wiedział. 30 sekund i na starcie ostre koło Stelmaszyńskie. Adam Maciniak i Szymon Majszak. Tak jest. O, ci to ważne, że jest dużo kibiców. Ale to nie jest nic dziwnego. Mieszkańcy Gostynia, zawodnicy z Gostynia. 3, 2, 1 i start. Zapraszam ostre koło Stelmaszyńskie Gostyń. Poszli niesamowicie szybko. Chyba najszybszy start w razie. A może mi się wydało. I start!
finiszują. Bidony porzucili, żeby rower był lżejszy. Fantastycznie, jak to wygląda. Jechał ten, proszę Państwa, Siemodzice. No tutaj jestem ciekaw, czy będą pierwsi po tym pomiarze czasu już finałowym. Ale to wszystko tutaj się rozdawają jabłka. Rozdają, przepraszam, sorry. No i mamy następnych. Mamy, no tutaj jest reprezentacja Polski, można powiedzieć. Zawodów. I będziemy pomału kończyć część sportową, ale oczywiście po części sportowej dojechali do mety. FT Racing na miejscu czwartym, Wellington na miejscu piątym i OTR Ostrów na miejscu szóstym. To są te najważniejsze miejsca, oczywiście, proszę Państwa, wszystkich dzisiaj wyczytamy. I oczywiście podamy, jak tylko będziemy je mieli czarno na białym. Nie chcemy popełnić błędu, nie chcemy tutaj zrobić jakiekolwiek zamieszania, dlatego czekamy w styniu. Pan starosta Robert Marcinkowski prawdopodobnie będzie, na pewno będzie na dekoracji, być może już teraz gdzieś z Państwem tutaj jest i gratuluję zawodnikom, także dwóch pracowników starostwa, pan Michał Listwoń i Łukasz Kubiak, którzy osobiście przyczynili się do tego sukcesu, już można powiedzieć, tego eventu, tej imprezy kolarskiej. 2, 18, 11, 74, no, Mirek, Paweł, Jerzy i Rysiek. Ich tych, którzy wystąpią na to podium, będziemy podsumowywać, będziemy prosić sponsorów, będziemy prosić organizatorów o zakończenie tronu aczkim Gostyńskiego Klubu Rowerowego, który to wszystko animuje tutaj na miejscu, jeśli chodzi o gostyński sport rowerowy. Słuchamy pana, bo tutaj widzę pan podszedł. No i to jest tak, że takiego motoru to tak listek, który jest właścicielem tego fantastycznego sprzętu. Prosimy o to, żeby po prostu się delikatnie przesunął, by nie blokował. Cykliści Gorzów w składzie Robert Suszczyński, Stanisław Dołma, Piotr Jakubowski. Okej, okay, zaczynamy. Kalisza, są koledzy, przychodzą. Now it's just who wants it. Jacek Łuczkiewicz, Mirosław Pitał, Paweł Drab, Jerzy Sikola, Ryszard Drawski, wielkie brawa! Rabex Energy Saving, Wrocław. Zaproszony na podium zasłużył jak najbardziej i teraz będziemy wręczać. A wręczeń dokonają trzej wygłosiowie, czyli panowie. Jeszcze tylko poproszę, żeby pozostali gdzieś blisko podium, dlatego że później jest to nie miejsce. Miejsce trzecie w kategorii Open. Radex Energy Saving Wrocław. 2, 18, 11, Jacek, Kirek, Paweł, Jerzy, Ryszard, Artur Gacek, Arek Wesław, Konrad Czechowski, Michał Buczek i Zbigniew Kucwa, czyli zespół GVT. Zapraszamy chłopaków. GVT, fantastyczny zespół. Świetnie przygotowani do zawodu i od początku stanęliśmy w roli faworytów nie zawiedli. GVT, czyli Artur Gacek, Arek Wesław, Konrad Czechowski, Michał Buczek, Zbigniew Kucwa, 2:15:48 za 100 km. Jak to wygląda? To jeszcze raz. Jak najgłośniej potrafimy. Zespół na drugim miejscu GVT! Są z Gostynia. Myślę, że nikt w tej chwili nie będzie siedział, proszę Państwa. Wstajemy z teda podrzędu, wstajemy dla mistrzów. Time Masters! Robert Posłodak, Artur Kowal, Łukasz Rakoczy, Tomasz Milda i Robert Żmuzi! Teda podrzędu. Tomasz Winta i Robert Zmudzin. Wielkie brawa i przystępujemy do wręczenia. Nagród za mistrzostwo. Mistrz może być tylko jeden. We are the champions dla najlepszego zespołu jubileuszowej 5. edycji tego fantastycznego turnieju, tego fantastycznych zawodów Amber Road. Time Masters, Robert Podkowiak, Artur Kozar, Łukasz Matoszy, Tomasz Winta i Robert Zmudzin. Moi drodzy, wyścig był znowu niezwykle szybki i niezwykle emocjonalny na trasie. Miałem okazję go oglądać i widzieć, jak drużyny rywalizowały. Mam nadzieję, że podczas przyszłej edycji uda nam się lekkie powstałe dociągnięcia poprawić i liczę na frekwencję przekraczającą 50 drużyn.
jeszcze raz zapraszam za rok mniej więcej o tej samej porze, na pewno w sierpniu. Pozdrawiam, dziękuję.